Witam serdecznie na kolejnym odcineczku. Tu mam pierwszego pięknego borowiczka, nawet dwa wspaniałe sztuki. Ale się schowały te borowiczki w tych borowinach. Przepiękne sztuki. Tak to można zbierać, takie piękności. Cuda, cuda natury, naprawdę. 11 sierpnia, takie borowiczki. Warto było się wybrać do lasu po takie cuda. Coś niesamowitego, ale piękności. Zdrowiutkie. Niesamowite borowiczki. Przepiękne. W słońcu wyglądają najlepiej. To jest kolejny. Za nimi zaraz był. Cudeńka. I już pierwsze borowiczki znalezione na brzegobraniu. Pierwsze w koszu. Pierwsze wpadły. Warto było iść, szukać, bo już mam pierwsze piękne borowiczki. 11 sierpnia, piątek, i już się zapełnia kosz, pomalutku, pięknymi borowiczkami. Szukamy dalej. Kolejny taki piękny, niesamowity. Ile sztuk w lesie. Tam jeszcze jeden pod drzewem. Wygląda to niesamowicie. Cuda natury. Amazing. Amazing mushrooms. Super. Coś pięknego. A takie właśnie borowiczki chciałem się wybrać dzisiaj. I ten jeszcze pod drzewem, kolejny. No niesamowite, ile borowików. Jestem bardzo szczęśliwy, że takie trafiłem sztuki już na początku grzybobrania. Można wykręcać. Wykręcać, bo są. Prawdziwe skarby z lasu, można powiedzieć. Takie sztuki już nazbierane. A szukamy dalej kolejnych. Zobaczymy, co jeszcze się trafi. Ten grzybek był ciekawy. Ale nie, szukamy dalej borowików. Tu kolejne sztuki. Czyli w jednym miejscu. Borowiczki małe wyrastają. Nie brakuje ich w lesie. Po deszczu super rosną. Wspaniałe. Dzięcio stuka. Grzybki pięknie wyrastają. Jakie cuda w lesie. Nie żałuję, że się wybrałem. Tyle już nazbierałem pięknych borowiczków. A to jeszcze nie koniec. Dalej szukam, zbieram. Zobaczmy tutaj, co jest. No niesamowite. Borowik za borowikiem. Jestem w szoku. W szoku, ile borowiczków. Podwójne, przepiękne. Prawdziwe cuda. Podwójny, przepiękny borowiczek. Niesamowite, ile ich jest. Borowik za borowikiem. Można szukać, zbierać. Maślaczki też zbieram oczywiście.
przydadzą się na coś dobrego, może na zupę. Warto je zebrać. Są też smacznymi grzybami, nie tylko borowiczki. No tyle nazbieram w minutę. Teraz cygla z topory. Ale sztuk przybywa bardzo szybko. Przybywa borowiczków. Ten jest przepiękny. Ten jest prawdziwe cudo natury. Oby takie się trafiały każdemu na grzybobraniu. No mnóstwo pięknych borowiczków. Można brać jeden za drugim. Niesamowite. Kolej. Jakie piękne. No w szoku, jestem w szoku, jakie piękne borowiki. Jeden, drugi, trzeci. Pełno w jednym miejscu. Przepięknych borowiczków. A kto by się spodziewał, że tyle będzie? W tym sierpniu to naprawdę jest przepiękny wysyp borowików. Już dawno takiego nie było. Ażeby tyle borowiczków rosło. Dziennie zbieram pełny kosz. Mam kolejne piękne grzyby, widzicie? No niesamowite borowiczki. Warto było się wybrać, nazbierać. Mnóstwo pięknych, pełny las grzybów. Można zbierać i zbierać bez końca. Komarów pełno. Nie wiem, czy chcecie je słuchać, te komary na filmie. Ten się przytulił do drzewa. Bardzo fajnie. Przepiękne grzybobranie, przepiękne. Zostaw łapeczkę w górę, jeśli film się spodobał. Sprawdzimy, czy zdrowy. Zdrowiuszki. Wygląda na zdrowiuszkiego. Tyle mam nazbieranych pięknych sztuk. Ten jest niesamowity. Wbiłem koło niego nóż, żebyście widzieli, jak wygląda. Jaki jest wielki, a tyle mam nazbierane. Świetna sztuka, naprawdę. Chciałem takie dziennie zbierać w takim pięknym lesie. Po prostu cudeńka, chciałbym takie piękne zbierać dziennie. Chciałbym w takim pięknym lesie dziennie zbierać takie piękne grzybki, borowiczki. Cudo natury. Prześwietne borowiki. Tyle mam nazbierane. I dalej szukam. Szukam kolejnych pięknych sztuk. Zobaczymy. O, tu jest takie skupisko. No, pniach rosną. Przeważnie dużo różnych grzybków. A koło tego trafił się przepiękny, znowu cudowny borowik. Borowik za borowikiem. Przepiękny wysyp. Ogromny wysyp. Ogromne grzyby, ogromny wysyp, ogromne grzybobranie. Coś niesamowitego. I zbieram dziennie po pełnym koszu właśnie pięknych borowiczków. Kto ogląda moje filmy, to wie, widzi, ile zbieram. Ten też jest niesamowity, ale trafiłem tu na sztukę teraz. Wspaniały. Moja nagroda dzisiejsza. Przepiękny borowik, prawie na koniec grzybobrania. Albo i nie koniec, bo jeszcze to zbieram. Ile mi mieści w koszu? Ale cudo. Cudo, prawdziwe cudo. Nieziemski borowik. Takie bym chciał dziennie zbierać sztuki. Zdrowiutkie, świeżutkie. Pięknie wyglądają w słońcu. Niesamowite borowiki. Po takie warto było się wybrać do lasu. Właśnie po takie borowiczki. I na pewno będę chodził dziennie. Bo warto. Warto takie nazbierać. Są smaczne, bardzo smaczne. Przede wszystkim zdrowe grzybki.
dużo przepięknych borowików. Jestem tak szczęśliwy na tym grzybobraniu, że udało mi się tyle pięknych sztuk znaleźć. Normalnie raj grzybowy. Przepiękny. Zostaw łapeczkę w górę, jeśli film się spodobał. I zapraszam na kolejne, oczywiście, odcineczki. Osoby, które nie subskrybują, zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału z dzwoneczkiem, żeby właśnie takie piękne borowiki zobaczyć na kolejnym grzybobraniu. Na kolejnych grzybobraniach, które będę robił. Ale tu trafiłem na mega sztukę. Pod liściami, piękny borowik schowany. Cudo. Nie spodziewałem się, że będą tak wspaniałe borowiki. Cudeńko w lesie. Ogromny. Ogromny, wspaniały borowik. Bo taką warto się wybrać. Warto szukać. Każdemu życzę takich pięknych borowiczków właśnie na grzybobraniu. Żeby każdy sobie nazbierał. A są w lesie, rosną. W sierpniu jest bardzo dużo borowików. Można zbierać bez końca. Jeśli padało oczywiście, bo jeśli nie padało, to mogą słabo rosnąć. Ale u nas rosną świetnie. Pada deszcz, borowików nie brakuje. Tyle mam nazbierane przepięknych sztuk. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję pięknie za oglądanie. To są moje dzisiejsze zbiory. Jest bardzo dużo pięknych borowików. Znajdziecie u mnie na kanale filmy z pięknymi borowiczkami. Bardzo dużo przeróżnych, ciekawych filmów. Relaksujących filmów. Takie będzie zakończenie z kwiatkiem. Dziękuję pięknie za oglądanie. Do następnego odcineczka. Trzymajcie się. Cześć.